Cześć, witam was wszystkich serdecznie i od razu przepraszam, jeżeli się będę śmiać, ale tu się same śmieszne rzeczy dzieją wokół. To słuchajcie, dzisiaj przychodzę z recenzją tego kółeczka z Kryolanu i może uda mi się zrobić, jeżeli zdążę i się za bardzo nie rozgadam, to projekt Denko mój, żeby wam pokazać. Aczkolwiek po ostatnim filmiku, kiedy pokazywałam to czarodziejski, ten czarodziejski specyfik, to bardzo, bardzo dużo pytań o tym dostałam, więc chciałam wam o tym opowiedzieć coś więcej, a nie tylko odpisywać w komentarzach. Tak więc jest to kółko korektorów i to jest firma Kryolan i to jest Dermacolor Camouflage Rainbow Set, magiczne kółko kamuflaży. Ja tu mam sobie taką małą ściągę i sobie zerkam, żeby wam wszystko dobrze powiedzieć. Więc kółeczko wygląda tak. Może tu wyłapię ostrość, nie wiem. Poczekajcie, to sprawdzę, czy wyłapię. I po otworzeniu kółeczko jest podzielone na 6 części. 5 części i taki środek. Więc jest to kółeczko, które można dostać na Allegro. Ja je kupiłam na Allegro. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie można jeszcze dostać kosmetyki firmy Kryolan. Jest to dość profesjonalna firma, która zajmuje się właśnie make-upem. O ile się nie mylę, nie chcę was tu ściemniać. I co? Aha, i kółeczko na Allegro kosztuje 58 zł plus przesyłka, więc nie jest, powiem to szczerze, zbyt tania cena, aczkolwiek myślę chyba, że jednak jest warte, ten produkt jest warty swojej ceny. Co nam zapewnia tutaj producent, to magiczne kółko kamuflaży. To specjalistyczny make-up służący niezawodnemu pokrywaniu wszelkich defektów na skórze, m.in. blizn trądzikowych, spękanych naczyń krwionośnych, różnego typu przebarwień i tym podobne. Dzięki tym zastosowaniom można wykonać piękny makijaż i ukryć niedoskonałości skórne, dostępny w kilku kolorach. I pytacie mnie, jaki kolor ja mam. Ja mam kółko numer 1, to jest kolor 1 i kółko numer 1, ale kolorów jest prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę, 5. I pierwsze rzekomo jest do skóry jasnej i lekko opalonej. Ja mogę powiedzieć o tym kółku, jak widzieliście wczoraj, jeżeli oglądaliście mój filmik, to ja nakładam ten kółko. To nawet nie jest korektor, to jest kamuflaż. Nakładam go najpierw pod podkład, a później ewentualnie tuszuję niedoskonałości jeszcze na podkładzie. I co mogę powiedzieć? Jak widzieliście też zapewne, żółtego koloru używam do maskowania tutaj pod okiem cieni, chociaż ja nie mam dużych cieni i nakładam go na powiekę, a reszta jest do twarzy, ja tego tak używam. I słuchajcie, korektory mają dość specyficzny zapach jakiegoś kremu, takiego może Bambino, no tak mi się wydaje. Są bardzo, bardzo gęste, tak niemiłosiernie gęste, tak ciężko się je rozprowadza. W sumie jak się dotknie takim ciepłym palcem, to one zostają na tym palcu. Są bardzo, bardzo dobrze napigmentowane. Więc wystarczy naprawdę odrobina, żeby zakryć wszelkie niedoskonałości. I teraz tak, jeżeli chodzi o żółty kolor i oczy, moim zdaniem bardzo dobrze się sprawdza, gdyż ja nie mam dużych worów pod oczami i bardzo dobrze mi się tym pracuje. Słuchajcie, o, pomimo tego, że to jest tak gęste, ja myślałam, że to się, wiecie, tutaj w tych zmarszczkach będzie pod okiem zbierać, to się absolutnie w ogóle ani trochę nie zbiera. Jeżeli chodzi o tuszowanie niedoskonałości, moim zdaniem tuszuje je znakomicie, gdyż naprawdę jest to kamuflaż i dosłownie nic nie widać. Wiem, że to jest też do blizn potrądzikowych, tak jak wam przeczytałam, aczkolwiek ja takich raczej nie posiadam, więc nie powiem wam, jak się sprawdza w tym zadaniu.
jednak jest bardzo gęsty i zakrywa u mnie wszystko. Zaraz pewnie powiecie, że u mnie to nie ma co zakrywać. Nie, to jest ściana, po prostu na pewno moja kamera przekłamuje i na pewno jest co zakrywać. I co jeszcze? Utrzymuje się bardzo, bardzo długo. Znaczy bardzo długo. No długo, tak jak powinien się utrzymywać korektor. Czyli cały dzień. Na wizażu ten produkt, powiem, mogę Wam powiedzieć, że ma ocenę 4,31 na 5, czyli moim zdaniem chyba całkiem niezłą. Aczkolwiek starzają się tutaj złe opinie. Podsumowując, moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem, i proszę się nim później mi nie wyrzucać, że ja tak mówiłam, a to wcale tak nie jest. Dobre krycie, bardzo wydajny, pięknie napigmentowany. Jest troszeczkę faktycznie problem z rozprowadzaniem, bo ciężko się rozprowadza, ale można się przyzwyczaić. Super właśnie jest ta gama kolorystyczna. Ja teraz mam jasny ten kolor na sobie i on właśnie dopasowuje się do mojej twarzy dość dobrze. Aczkolwiek kiedy przyjdzie lato i mój kolor się zmieni, będę mogła sobie wybrać inny kolor albo po prostu mieszać te korektory. Aczkolwiek mieszanie jest dość ciężkie przy tak gęstej konsystencji. No i słuchajcie, jeżeli ktoś potrzebuje bardzo ciężkiego i dobrego krycia, to polecam. Ja jestem zadowolona z tego kółka w każdym bądź razie. Tak więc to było tyle na temat kółka. I niektórzy z Was prosili mnie też o moje produkty do projektu Denko, że tak się wyrażę. I ja czuję się w obowiązku Wam je pokazać, a raczej chcę to zrobić na zasadzie takiej, że ja bardzo liczę się właśnie z Waszym zdaniem i bardzo staram się brać wszystko sobie do serca i być z Wami szczera i uczciwa. Mam nadzieję, że to widać. Dlatego też, jeżeli pokażę Wam produkty, które są do projektu Denko, to będę je sukcesywnie wykańczać, bo po prostu muszę je już wykończyć. I to jest w większości, tak dziwnie się składa pielęgnacja. Nie ma tu zbyt dużo kolorówki, ale pokażę Wam, co tu mam. Więc pierwszą rzeczą, muszę coś postanowić z tym kremem z Oriflame pod oczy. Ostatnio go nie używałam, muszę mu dać chyba dzisiaj ostatnią szansę posmarować się. Jeżeli mi będzie piekło, to nie wiem, chyba wyląduje w koszu, tak mi się wydaje, no bo co innego zrobić. Dalej muszę wykończyć ten krem z Olaya, promienny blask, i na jego miejsce musi wejść coś nowego. Dzisiaj mam nadzieję, że udam się do Sephory po próbkę tego kremu z trzech kroków Klinik. Dalej, mam tutaj krem, taki już widzicie, już jest tutaj wklęsły, krem do stóp zmiękczający z Ziai. Nie jestem z niego zadowolona, bo nie zauważyłam jakichś super efektów, aczkolwiek myślę, że tydzień go poużywam, nałożę jakieś super skarpetki, może jakiś efekt będzie. Co dalej? Dalej mam ten taki krem Lipid Shock, o którym opowiadałam w bublach roku, że tak powiem. Jego jeszcze tutaj trochę jest, ale chyba muszę go wykończyć, bo go tak strasznie nie lubię, że nie mogę już na niego patrzeć i po prostu szkoda mi go jest wyrzucać, bo trochę jeszcze jest, a on ma całkiem przyjemny zapach, więc może zużyję go dla zapachu i przetrzymam ten efekt hot and cold. I mam jeszcze tutaj taki, też już taki widzicie, powgniatany krem, który bardzo, bardzo, bardzo lubię, bo mi swego czasu pomógł. To jest aktywne serum przeciw rozstępom, ale ostatnio przestałam go używać i zostało mi go już tyle i chciałabym go też wykończyć. Ten krem Effaclar Duo, tu już prawie nic nie ma i ja go strasznie nie chcę kończyć, bo uwielbiam go, ale no, trzeba go wykończyć i kupić po prostu nowy. I tutaj jest szybka kolorówka. Nie, jeszcze nie, jeszcze mam tutaj Biosilka, tak już naprawdę niedużo, ale muszę go wykończyć, bo już trzy kolejne czekałam po prostu w kolejce, żeby je używać. Tu mam błyszczyk z Lovely, którego już jest resztka po prostu, myślę, że jeszcze 5 razy go użyję i pójdzie do kosza. Szminka z Miss Sporty, której nie mogę użyć, po prostu mam ją dzisiaj na ustach
I zostało jej tyle, po prostu no nic, a jakoś ona ciągle jest. Dlatego chcę skończyć, poużywać przez tydzień, może na 3 razy ona starczy i po prostu ją wywalić. Mam tu takie cienie jakieś do powiek i tak, tu już widać denko, tu już widać denko i tu już widać denko, a niebieski jest nieruszony, bo ja takich kolorów nie używam i teraz nie wiem, co mam z tym zrobić, czy też to wywalić, czy nie wiem, no nie wiem, ale coś muszę z tym postanowić. A do tego tak, używam tego pudru Synergy, a tu mam jeszcze 2 krempa. I zaraz wam pokażę, jeden wygląda tak, a jeden wygląda tak. Tylko, że tak, ten jest transparentny i jeszcze go trochę jest, a ten jest medium beige i nie mogę go za bardzo używać, bo chyba jest za ciemny, ale muszę to sprawdzić i ogarnąć coś z tymi puderkami. Także to by było na tyle. Aha, bo ogarniam teraz jakoś te wymianki, które były takie zaległe przed świętami i jakby co, to ktoś się ze mną nie skontaktował albo coś w tym stylu, to piszcie, dajcie mi znać. I dziękuję za uwagę i pozdrawiam was serdecznie i dziękuję za wszystkie komentarze i subskrypcje. Ostatnio tak dużo mnie komentujecie i kciukujecie, za co dziękuję serdecznie. Robi ci dobrze? Poszulanie? Dobra. Spokój. Dobra. To teraz... Cicho. Nie rozpraszaj. Cześć wszystkim. Dobra. Tak więc co nam... jest to kółeczko, ale nie tnij! No sorry, utnę sobie już. Możesz sobie szurać, ale nie tnij.